nawzajem się prześcigaliśmy tym, kto komu bardziej na złość zrobi. Jestem typową żmiją z charakteru, jeśli chodzi o bliskie relacje. To niestety, jak próbuję wyciągnąć z pamięci coś na jej temat, to w większości są to obrażone spojrzenia. Przecież ktoś cię porwał, a chyba, że... Dobra, najpierw idziemy i tak do E. O, jak wspominałem na początku, że są albo jabłka, albo kłody, to kłody są tu. Jestem zaskoczony, jak dobrze pamiętam tę grę. Bo naprawdę bardzo dawno w nią nie grałem, ale też macie wrażenie, że jak coś się działo w dzieciństwie... O, widzicie, mam P, więc mogę z tym skakać. To normalnie byłoby ciężkie i mnie męczyło, bo widzicie, że chip się poci, ale mogę normalnie skakać, bo mam P. Nie macie wrażenia, że jak coś się działo w dzieciństwie, to się dużo lepiej pamięta? To znaczy, jeśli, nie wiem, nauczyłeś się jakiegoś tekstu piosenki za dzieciaka, to nic nie sprawi, że zapomnisz, nie? Możesz zapomnieć, że taka piosenka istniała, ale w momencie, jak sobie przypomnisz, to znasz cały tekst na pamięć, nie? Niesamowite to jest. Może dlatego, że... w dorosłym życiu jest dużo więcej takiego zastanawiania się nad różnymi rzeczami, jakichś zmartwień, które powodują, że nie masz aż takiego poziomu koncentracji na takich pierdołach, przyjemnościach. Rzeczach, które po prostu mają sprawiać ci radość. Ale też smutne się wydaje, prawda? Ach, zapomniałem, że muszę zostawić skrzynkę. Uważam, że to jest bardzo zmarnowany potencjał, bo fajnie, że zrobili mechanikę tego, że ja teraz sobie popłynę łódką, ale ja mogę tylko robić w prawo, w lewo, nic więcej. Nie ma tu żadnych wrogów i mogę sobie po prostu wyskoczyć. Mogłeś tu naprawdę dziać coś ciekawszego. Jakieś uniki chociażby z wyskakiwaniem do tego unika, nie? O, i to jest kolejna rzecz, która pojawia się tylko w tym poziomie. Ten młotek. Generalnie młotek jest bronią, która służy tutaj akurat do rozwalenia tej ściany, prawda? Ale pojawia się tylko w tym poziomie. Uważam, że to jest ogromnie zmarnowany potencjał, chociaż wydaje mi się, że ta część tej gry była takim trochę obiektem testowym, żeby zrobić dwójkę. Bardzo dużo mechanik potem jest przeniesionych do dwójki i w dwójce po prostu działa dobrze, nie? Nie chcę mi się podnosić tego wszystkiego, szczerze wam powiem. To by mi mogło dać jakiś bonus, ale nie wydaje mi się, że bardzo ich potrzebuję, a na pewno nie na tyle, żeby tu biec i zbierać te rzeczy. Ta ryba jest najbardziej problematycznym bossem, jakiego kojarzę. Dlaczego? Jak widzicie, bardzo dużo produkuje tych piorunów. Nawet mogę na niej zginąć, no. Generalnie metodą na rybę jest to, żeby jak najszybciej do niej wystrzelić, bo ona nie strzela piorunami jak dostaje obrażenia. A co za tym idzie, po prostu trzeba jej się nie dać rozhulać ze strzelaniem. O! No, jest. Nie dać jej się rozhulać ze strzelaniem i cały czas jej zadawać obrażenia, ale słabo mi poszło, bo nie umiem robić tego triku z łapaniem piłki w locie. Jest naprawdę fajne, że ona jakby została porwana, ale z perspektywy bycia porwaną... Fuck, my bad. Z perspektywy bycia porwaną nam pomaga. Niesamowity temat, serio. No co ja robię najlepszego? Muszę znaleźć teraz ten... jakiegoś żołędzia, bo umrę. Jak mamy skrzynkę, to nasze animacje są trochę spowolnione, nie? Zobaczcie. Jak chcę zejść na dół, to muszę poczekać, aż wejdę w ten tryb i dopiero mogę zejść na dół. Jak tego nie mam, to działa natychmiastowo. Więc generalnie są też minusy noszenia ze sobą cały czas skrzynki w ramach obrony. Ja generalnie raczej noszę skrzynkę, no bo wydaje mi się, że to nie jest aż tak istotne, żeby robić te, żeby się bronić, niż żeby robić uniki. To jest moim zdaniem najtrudniejszy moment tej gry, który pamiętam. Bo tutaj, widzicie, one się rozsuwają, mają równe tempo. Za każdym razem identyczne. Nie ma tak, że jest lepszy, gorszy moment. Trzeba skakać z idealną precyzją, żeby zrobić to dobrze. Z idealną precyzją, naprawdę. Bardzo łatwo jako dziecko się tu wywalić. Bardzo łatwo. Dlatego to jest jeden z tych miejsc, które nie ma bossa, nie?
Aż mi się łezka wokół kręci, jak sobie gram w tę gierkę, serio. No i mamy kasyno, słuchajcie. Ale to... Zaspoileruję wam. Ja pamiętam, że to nie jest ostatni poziom tej gry, ale to ona tu ma być przetrzymywana w tym kasynie, nie? O, chciałem sprawdzić, ile mam żyć. Dobra. Jeszcze sobie trochę pożyję. Słuchajcie. O, skrzyneczkę taką tu lubię. O, wioska. Tutaj warto iść górą, bo wszystkie jaszczury wyskakują nam z ekranu. Czy można zejść na dół tylko po to, żeby zebrać te rzeczy? Ale tak szczerze. Czy aż tak potrzebna wam tu życia? No chyba nie. Chyba nie. Dam radę wskoczyć na górę? Nie. Ups, my bad. To sobie już nie złapię. O, a może sobie złapię kwiatki? Haha, dobra, udało się. Generalnie tutaj bardzo często jest tak, że albo wybierasz łatwą drogę, albo wybierasz trudną drogę, ale możliwość złapania życia. Czy wy też jesteście na dwa hity? Nie, na jeden. Ojej, a bomba wybucha mi w rękach, zapomniałem. Tak, generalnie ta bomba, którą miałem, ona wybucha w rękach, trzeba ją wystarczająco szybko wyrzucić. Ona działa jak ciężki przedmiot. Działa jak ciężki przedmiot, ale jest lekka. W sensie da się z nią normalnie podskakiwać. Widzicie, nie męczy nam tego ziomeczka. Natomiast wybucha, więc trzeba nią szybko rzucić. Te latające skrzydki też mogą nam robić krzywdę, więc generalnie lepiej... Lepiej nie robić przypału. Błąd. A, chciałem być sprytny. Jest jakaś satysfakcja z tego, żeby zrzucić mu na głowę. No nie! Moja skrzynka, halo, odebraliście mi ją. Żeby zrzucić mu to na głowę z dużej wysokości. Bo... A dobra, wezmę te kwiatki. Co mi dam? To jest na przykład bardzo wredny poziom. W sensie to miejsce konkretne. Można tu schodzić na dół i to jest jedyne miejsce, gdzie można się zablokować, nie? Jeśli nie umiesz sobie dobrze radzić z używaniem tych klocków i przypadkiem zrzucić ich za dużo i nie będziesz w stanie już tutaj wskoczyć, no to jedyne co ci zostaje, to się zabić. Przykro mi. Dobra, teraz możemy sobie tak radzić. Szkoda, że nie mogę się też schować pod jabłkiem, to byłoby bardzo śmieszne. O. Czy ja strzelam, że tam nie ma nic przydatnego? Ale... Czemu nie zbudować wieży? Życie! Mówiłem, że nie ma nic przydatnego! To jest, słuchajcie, najłatwiejszy boss ze wszystkich. Patrzcie, odkładam. Bo on nic nie zmieni, nie? Jedne co to, żeby złapać piłkę, no to muszę oczywiście podejść tam, więc muszę go zmusić, żeby strzelał teraz w lewo. Przejść tu, złapać to. No i teraz tak, jak stoję tu, to nie jest w stanie mi nic zrobić, za to mogę zrzucać do góry. Bye! A, czekajcie, bonus. Zapomniałem o bonus z stage'u. O, no właśnie, uratowaliśmy ją. Dobrze pamiętałem, że tu będzie ta scenka. No to co teraz? Okej, czyli ją zostawił, ale gruby kocur uciekł. Także trzeba gonić grubego kocura teraz. No i mamy poziom H. Powoli nam się literki kończą. Z tego co pamiętam, ten ekran już jest ostatnim, bo sprawdziłem to sobie, żeby zobaczyć mniej więcej, ile może mi zająć ta gra. Ups. Pauza. Dobra. Wszystko git? Wszystko git? Halo, halo Mietku, halo Franku. A rozentuzjazmowany tłum krzyczy co chwilę open the door. Dobra, widzę, że się łapie dźwięk. Jest git. Tak jak mówiłem, zdarzyło mi się sprawdzić. Przyrzekam, że to trzeba mieć drugiego gracza, żeby tam skoczyć.
Zdarzyło mi się sprawdzić, że to prawdopodobnie jest ostatni... Oj... Serio? Znowu latające wiewiórki? Ekran mapy świata. A co za tym idzie? No, jesteśmy już na... końcówce tej gry. Bo zostały nam tak naprawdę trzy poziomy. Ła. No tak jak widzicie, no poza niektórymi elementami drobnymi, jeśli chodzi o zręczność, czyli jakieś takie sekwencje, gdzie naprawdę ciężko jest czasem skoczyć gdzieś, tak jak moim zdaniem w tej tubie, gdzie te... O! Gdzie są te wysuwające się... O! Gdzie są te wysuwające się... Kurde, zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Te wysuwające się rury, no to tak naprawdę nie ma tu jakichś dużo trudnych momentów. W ogóle śmieszna rzecz. Można robić tak. Te rzeczy działają jak w Minecrafcie. Jak coś już postawisz w przestrzeni, to to zostaje w tej przestrzeni. Ja wiem, że niektóre bloki w Minecrafcie teraz w tym to mają spokojnie zdolność spadania, no ale generalnie można sobie tak budować schody. Jeśli potrzeba się do czegoś dostać, to mając te... Haha! To mając te rzeczy, można spokojnie sobie pozwolić na taki numer. No może jakiś żołądź? Nie pamiętam, gdzie są żołędzie w tej grze. Aż tak dobrze jej nie kojarzę. O, no nie wejdę na górę. Na pewno był tam jakiś żołądź. Please. Jej! Mamy żołądź. No, ale niestety, jak bardzo bym nie lubił tej gry, jak bardzo nie miałbym ciepłych wspomnień z nią... Ach... Tak, bo one strzelają trzema. Z nią związanych. To niestety, jak próbuję wyciągnąć z pamięci coś na jej temat, to w większości są to obrażone spojrzenia mojego wujka, który po raz kolejny rezygnuje z gry ze mną w tę grę, bo wie, jak to się skończy. Strasznie ciekawy obraz, bo... No bo wiele razy się mówi o tym i raczej dzieciaki w ogóle tak patrzą na dorosłych jako na takie dojrzałe osoby, które no przecież nie obraziłyby się o głupią gierkę, a raczej jakby zrobić im taki numer, no to oddają pięknym za nadobne, czyli ty ich rzucisz w kaktus, to one cię zrzucą w przepaść, nie? Więc ty stracisz żyćko, a one, oni ci odbiorą całe continue. Dla żartu, bo to tylko gra. A mój wujek zawsze bardzo poważnie traktował niektóre rzeczy i... No i potem na przykład się denerwował, no. Jak albo przegrał, albo się gdzieś tam został potraktowany w zły sposób. Także wszelkie moje przejawy wredoty, które mam, a jestem typową żmiją z charakteru, jeśli chodzi o bliskie relacje. To ewidentnie są znaki tamtych czasów, kiedy po prostu nawzajem z wujkiem się prześcigaliśmy tym, kto komu bardziej na złość zrobi. Mój wujek miał też tendencję swego czasu. Były takie czasy, no generalnie przez bardzo długi czas mojego dzieciństwa, o w ogóle to jest bardzo śmieszny przeciwnik, ja wam zaraz pokażę czemu. Przez bardzo długi czas mojego dzieciństwa, kurde wiatraki. Wychodził bardzo wcześnie z domu. Przyjeżdżałem do niego na weekendy, ale on zajmował się... Ja pocieszny niewinny, dzięki. Znaczy, w sumie to dziękuję. Znaczy, że dobrze gram swoją rolę, nie? Ten przeciwnik potrafi zjeść naszą skrzynkę i ją w nas wystrzelić z powrotem. Właśnie chcę zobaczyć, czy uda mi się to zrobić, żeby on ją zjadł. O, widzicie? Tak może zrobić. Z przodu tak robi, z tyłu tak robi, po prostu stanąłem za nim, bo inaczej nie dałbym rady. Ale, żeby tego uniknąć, trzeba strzelić w jego dolną część, czyli na przykład tak. Nie? Czy tak jak wcześniej, po prostu pochylałem się w dół i strzelałem tak, żeby skrzynka leciała nisko. Bardzo przydatna metoda, polecam. Więc mój wujek zajmował się ogólnie handlem na takim typowym targu gdzieś tam w Radomiu, który był dość dość sporym miastem, ale jednak... O, kurde, trudny to jest moment, jak nie mam... Nie mogę inaczej, no. Ach, próbowałem przewidzieć, kiedy to się wydarzy, ale... Dobra, teraz tak, trafić go... O, no właśnie. No, więc mój wujek sprzedawał rzeczy na targu. Zajmował się handlem. No ale kto pochodzi z mniejszego miasta, ten wie. Były takie targi, tam dużo stoisk, czy jeśli ktoś mieszka w jakimś dużym mieście typu Warszawa, no to nie wiem, tak jak Wawrzyszew czy Koło, nie? W takich miejscach.
gdzie dało się oficjalnie posiadać swoje stoisko, zarejestrowane oczywiście. Więc budził się bardzo wcześnie, bo te targi zawsze bardzo wcześnie się otwierały i jako, że się bardzo wcześnie otwierały, to też dość wcześnie się kończyły. No bo on już tak koło 13-14 to był spokojnie w domu, nie? No ale zawsze jak wychodził, a przynajmniej bardzo często jak wychodził wcześniej z chałupy, no to musiał mi zrobić jakiegoś psikusa, nie? Jeśli kojarzycie jakieś takie typowe psikusy z amerykańskich filmów, nie wiem, typu American Pie, no to właśnie o takie rzeczy chodziło, nie? Ja się musiałem obudzić w jakiś specyficzny sposób, nie? Na przykład, nie wiem, przywiązywał mi sznurek, jak spałem, do ręki czy do głowy. I jak wstawałem, to ten sznurek potrafił pociągnąć wiadro i mnie oblać wodą, na przykład. Także takie, tego typu pobudki. To potrafiło być... dobra, już pamiętam. Wytłumaczę wam, jak tego bossa... Patrzcie. Uderzam tak, on się wtedy rozpada. Halo, o właśnie. No. Ja muszę stanąć pod nim, a potem jak te rzeczy się rozpadną do końca i zaczną wracać... No. O. To ja idę w prawo. Tyle. Nic więcej. Także takie psikusy mi się zdarzały. Zdarzało otrzymywać od wujka. Bardzo to były śmieszne czasy. Ja je dobrze wspominam. Nie wiem, czy ja się... Już szczerze mówiąc nie pamiętam, czy się złościłem, czy nie. Ale wspominam to jako coś bardzo zabawnego, nie? Czasem po prostu wstając, zrywałem się i coś mi spadało. Znaczy, spadało na głowę. Uderzałem się w głowę o coś. Teraz to by było uznane za złe wychowanie, ale kiedyś to było zabawne po prostu. No i dobra. I mamy, uwaga, ostatni poziom tej gry. Przynajmniej z tego, co pamiętam. Przynajmniej tak z tego, co pamiętam, jak czytałem, to powinno być. Oj! O to można zawadzić! Nie spodziewałem się tego. Także bardzo śmieszne czasy. Ja absolutnie też starałem się psikusy robić, ale jako, że byłem dzieckiem, no to niespecjalnie potrafiłem, nie? No nie umiałem. W ogóle tradycyjnie, jak to w poziomach, gdzie coś nas spowalnia albo przyspiesza, moim sposobem jest po prostu skakanie. Jeśli będziesz robił wszystko skacząc, to nic złego ci się nie wydarzy, nie? No bo w powietrzu, w przeciwieństwie do Ninja Gaiden, gdzie miałem ten spowolniony lot, tutaj w powietrzu mamy pełną kontrolę, możemy sobie robić co chcemy. Więc po prostu jest to jak zwykłe chodzenie. Polecam uskuteczniać taki styl życia. Oni też są na dwa hity, co? Tak. Ja w tym poziomie na pewno byłem, ale zawsze mnie zabijał ten gruby kot na końcu, więc nie mam pojęcia, tak szczerze wam powiem. Nie! O nie! Ninja Gaiden shit! Wrzucanie mnie w przepaść, serio? Dobrze, że mam pierdyliard żyć złapanych po drodze. Ale dobrze wspominam te czasy właśnie. To były fajne czasy, takie beztroskie. I te żarty też bardzo mnie bawiły. Patrząc na nie oczywiście... Ale dostałem głupio. O Jezus. O, dobra. Jakby mnie ten pierwszy trafił, to drugi by mi zadał obrażenie i bym spadł. Mam wrażenie, że tak miało być, ale tak się nie wydarzyło. To jest za masowy skok poziomu trudności, no nieprawdopodobne to jest, dosłownie jak Ninja Gaiden. Że wszystkie poziomy tak w miarę do przejścia, a potem nagle ostatni nie do zrobienia. Znaczy ten oczywiście bardzo nie jest nie do zrobienia, tak? Dobra. Żołądź? Chociaż naprawdę nie wiem, czy w tamtych czasach się denerwowałem na te żarty, czy nie, nie? Ale... Tak, dokładnie. Okej. Okay. No nie! Nie! No przecież ja nie mam jak zawrócić, bo... Wiecie jak to jest, wiecie co jest, o co chodzi z tym moim skakaniem, no nie? Tutaj nie mogę tak skakać, używać taktyki skakania, bo zawadzam głową, nie? Masakra jakaś. To będzie ciężkie. Przyznam szczerze, no poprzednie poziomy oczywiście kojarzyłem, więc było mi też łatwiej. Ale tego nie kojarzę. No mimo wszystko poprzednie były dość proste, a tutaj naprawdę nie jest łatwo. Dobra, tutaj trzeba się uchylić. Tak, także była to absolutnie jakaś beztroskość. Będą gry, w które będę grał, które znowu bardziej kojarzą mi się z jeżdżeniem na wieś do babci. Ale...
to w swoim czasie, nie? Gry w całości Pegasusowe kojarzą mi się absolutnie z dzieciństwem spędzonym u cioci i wujka, także większość tych wspomnień będzie właśnie przekazywana w trakcie takich rozgrywek. O, biegnij! Dobra. I teraz tak, tu będzie krokodyl. Nie! Rzuca. Dobra, teraz tak. No. Okej. Okay. Wyszedł z mapy. I co teraz? Mogę to podnieść? Pojawisz się jeszcze raz? Mam jedno życie. Dajcie mi jakiś żołądź, błagam. Żołędzia! Żołędzia, żołędzia, królestwo za żołędzia. Nie! Jest. Nawet nie pamiętam, z jakiej to sztuki było. Sztuki? Nie wiem, czy w ogóle ze sztuki, czy taki historyczny tekst? Konia, konia, królestwo za konia. Oczywiście nie miejcie mnie za literata, kojarzę ten tekst z kreskówki. Konia, konia, królestwo za konia. Koń? Nie lepszy byłby czołg. Kto oglądał Świat według Ludwiczka? Ludwiczek się zakochał w swojej pani od polskiego, pani, która zastępowała. Jego ojciec w ostatniej wymianie zdań, jaką odbyli, odpowiedział na... Ludwiczek to było Cartoon Network? Nie, Ludwiczek to było Fox Kids, słuchaj. Ja nie miałem Cartoon Network, ja miałem tylko kanały z kablówki. I ojciec Ludwiczka odpowiedział właśnie na tekst zacytowany z jakiejś sztuki. Bo konia, konia, królestwo za konia. Mówi, koń? A nie lepiej byłby czołg? Nie wiem, czemu mnie to aż tak bawi, ale... A no właśnie, tak, dokładnie tak. Dekoder u mnie w domu, tak żeby mieć jakieś większe kanały, to pojawił się bardzo, bardzo późno. Oczywiście nic w tym złego. Za dzieciaka to się po prostu oglądało, które tam bajki leciały, no nie? I to po prostu na tym się dorastało. To nie jest tak, że się człowiek przejmował, że ta bajka jest lepsza od innej. Oczywiście jak się szło do szkoły i ktoś opowiadał o jakiejś bajce z Cartoon Network typu Edki, które były bardzo popularne, Ed, Eddy, no to gdzieś tam szkoda było, że nie miało się dostępu do tego. No i właśnie, jak ten kot sobie tu poczyna? Czy ty zawsze strzelasz tak samo? Czy wy naprawdę chcecie powiedzieć, że to jest boss, który napsuł mi tyle krwi w dzieciństwie? No słuchajcie. To jest ten trudny boss, którego nie potrafiłem przejść jak ktoś. No i co? Proszę bardzo. Jesteśmy w tej chwili 52 minuty w trakcie streama i oto macie. Pierwsza część Chipa i Dale'a Rescue Rangers. Bardzo szybko poszło. Naprawdę jestem zaskoczony, że ta gra jest aż tak prosta, bo nie pamiętałem, żeby którakolwiek gier z Pegasusa była aż tak prosta. Tych gier było bardzo dużo, więc na pewno jeszcze sporo się ich pojawi. Tymczasem możecie się szykować na to, że niedługo, zaraz po, pojawia się część druga, którą ja oczywiście zaraz na streamie odpalę, a wy ją zobaczycie już jutro po raz kolejny na moim kanale. Dzięki, że byliście. Do następnego.